Bazylika katedralna w Łowiczu to jeden z najwybitniejszych przykładów architektury sakralnej w województwie łódzkim. Pierwszy drewniany kościół powstał w tym miejscu na przełomie XI i XII wieku za sprawą Władysława Hermana. Rządzący w Łowiczu biskupi gnieźnieńscy potrzebowali jednak bardziej odpowiadającego ich randze kościoła, dlatego w XV stuleciu arcybiskup Wojciech Jarzębiec wzniósł gotycką świątynię, którą podniósł do rangi kolegiaty. Gdy w XVI wieku Łowicz stał się siedzibą Interrexa, w okresie bezkrólewia funkcję tymczasowego władcy piastowali prymasi Polski, nastąpiły kolejne przebudowy w XVI i XVII wieku. Zniszczona podczas bitwy nad Bzurą bazylika została odrestaurowana po wojnie. Katedra w Łowiczu ze względu na swoje znaczenie, a także jako miejsce pochówku 12 arcybiskupów i prymasów, często określana jest mianem Małego Wawelu. Jeśli interesują Cię inne ciekawostki z polskich miast, wpadnij na kanał Razem w Polskę.